O przybyciu Maryi z Józefem oraz z Jezusem do świątyni można by wiele mówić. Można najpierw zwracać uwagę, jak to uczyniliśmy już, na niezwykłą skromność tego wydarzenia, tak samo jak samo obrzezanie Jezusa zostało potraktowane jednym zdaniem. Ale kiedy się czyta uważnie tą relację o przybyciu do świątyni, po pierwsze, można odkryć, że ten, który to pisał, chyba nigdy w świątyni nie był. Tej, póki jeszcze istniała do 70 roku. Popełnia drobne nieścisłości, które wskazują na to, że był prawdopodobnie chrześcijaninem pogańskiego pochodzenia. Owszem, umiał przywoływać Słowo Boże ze Starego Testamentu. Owszem, pewnie korzystał także już z pewnych gotowych powiązań, ale te szczegóły, które podaje chociażby o oczyszczeniu Maryi, o ofiarowaniu Jezusa, są takie, że wskazują na to, że nie jest człowiekiem, który był przed tym, widział to naocznie. Ale tak naprawdę ważniejszy jest zamysł świętego Łukasza, który to opisuje, inny. Mianowicie chcę pokazać, że w tym zwyczajnym zachowaniu się Maryi i Józefa, takim zwyczajnym traktowaniu Jezusa, jakby nic się nie stało, jakby nie przychodził Syn Boży, po co w ogóle Go wykupywać, po co składać ofiarę na oczyszczenie, jeżeli Maryja jest wolna od grzechu pierworodnego. Święty Łukasz chce pokazać, że mimo tego, co zwyczajnie się odbywa jakby na powierzchni wydarzeń, są ludzie posłani przez Boga, napełnieni Duchem Świętym, natchnieni Duchem Proroctwa, które właściwie widzą tą sytuację. Oto ten starzec Szemeon to jak ostatni prorok. Mówi, że Pan przychodzi, mówi, że to Zbawiciel i to nie tylko Izraela, ale także całego świata. Bardzo też ważne jest to, co mówi Anna, prorokini, jak mówimy o niej. Ale wróćmy jeszcze do Symeona raczej. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Jeżeli pierwsza część wypowiedzi Symeona jest naznaczona takim działaniem proroka, który mówi teraz, co się dzieje, to te słowa skierowane do Maryi są zachowaniem proroka, który mówi o tym, co Pan zapowiada, co będzie. A więc Jezus, który jest znakiem sprzeciwu, Jezus, który jest znakiem takim, przez którego głoszenie dobrej nowiny Królestwa Bożego, zasad tego Królestwa Bożego, ludzie będą dzielić się. Jedni będą przyjmować z wiarą, podejmować nawrócenie, zmieniać myślenie na to właśnie ewangeliczne, a drudzy będą Jezusa odrzucać, a nawet będą decydować się na to, aby wystąpić przeciwko Niemu, ażeby Go usunąć ze sceny życia religijnego w Izraelu. Wspomniałem już tą zapowiedź o cierpieniu Maryi, która także się pojawia w tej zapowiedzi. Bardzo wymownie, symbolicznie, duszę przeniknie miecz. Wyraża się to często w obrazach. Siedem boleści Maryi, gdzie serce Maryi jest przeniknięte, przebite siedmioma małymi mieczami, czy właściwie znakami cierpienia. Mam jeszcze jedną sprawę, mianowicie napływają wciąż prośby, intencje, ażeby się w tych intencjach modlić. Chciałbym zaproponować, żeby jeszcze do, powiedzmy sobie, Sylwestra, do północy, żeby to było, powiedzmy sobie, jeszcze w tym roku, przesłać na Facebook, czy też odszukać na stronie diecezjalnej możliwości kontaktu, żeby można było e-mailem posłać, ponieważ to są intencje bardzo też może osobiste, które chcielibyśmy wyrazić tak, żeby nie wszyscy je odczytywali. One zostaną wydrukowane, one zostaną położone na ołtarzu 1 stycznia. Jest odprawiana msza święta o 10:30 w kościele w Komorowicach co roku przeze mnie. One będą
powiedzmy, wyłożone na ołtarzu, żeby one stały się także tym, co stanowi przedmiot naszej modlitwy, ofiary zanoszonej do Boga. I w taki sposób to, że tak powiem, zrobimy może trochę taki wizualny także, żeby to było napisane, żeby było położone na ołtarzu i żeby to na początek tego naszego nowego roku było zaniesione w taki właśnie sposób. W pięknym kościele w Komorowicach, w części Bielska, w czasie mszy świętej, która jest odprawiana przez, także jest transmitowana przez Radio Anioł Beskid. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.